Witam, nazywam się Alan Finger. Uczę jogi od ponad 38 lat. Jestem twórcą szkoły jogi. Najlepsi z moich instruktorów prezentują ćwiczenia jogi odpowiednie dla wszystkich poziomów zaawansowania. W dzisiejszym programie instruktorka Jean Kerner zademonstruje inwersję, czyli jogę do góry nogami. Odkryjecie, że nie trzeba stawać na głowie, by czerpać korzyści z tej pozycji. Za chwilę zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się do ćwiczeń, które mogą odmienić wasze życie. Szkoła jogi. Witajcie w Szkole Jogi. Nazywam się Jean Kerner. Towarzyszy mi dzisiaj Jennifer Manas. Znajdujemy się na Jamajce nad przepiękną zatoką Montego. Nie musicie stawać na głowie, by czerpać korzyści z tej pozycji. Gdy pochylacie głowę poniżej poziomu pasa, a nawet kolan, przyjmujecie pozycję odwróconą. Serce zaczyna wtedy szybciej pompować krew, odżywiając całe ciało. Zaczynamy więc od postawienia świata na głowie. Na początek przyjmiemy postawę kocią, opierając otwarte dłonie na ziemi, stawiając kolana na wysokości bioder i opierając palce nóg na ziemi. Wykonując wdech, unosimy kość ogonową, ściągamy ramiona do tyłu i odchylamy głowę. Przy wydechu prostujemy nogi w kostkach, wyginamy plecy w łuk i pochylamy głowę. Zaczynamy się rozluźniać. I jeszcze raz. Wdech, kość ogonowa do góry, łopatki do tyłu, głowa do góry. Wydech, wyprostowanie nóg w kostkach, plecy w łuk, głowa do dołu. I jeszcze raz. Wdech, podciągamy stopy, wydech, plecy w łuk. Rozluźniamy się i przyjmujemy pozycję o nazwie stary pies. Kładziemy dłonie przed sobą, możemy też cofnąć kolana do tyłu. Teraz zbliżamy czoło do maty tak, by ramiona tworzyły linię prostą z kręgosłupem. To jest jedna z pozycji odwróconych, ponieważ głowa znajduje się poniżej talii. Krew płynie do mózgu, odżywiając nasz organizm. Robimy głęboki wdech i rozluźniamy się, wypuszczając powietrze. Powoli powracamy do pozycji kota. Rozstawiamy kolana, stawiamy palce stóp na podłożu, ponownie ściągamy łopatki i odchylamy głowę. Ale teraz wzbogacamy ćwiczenie. Wykonując wdech, unosimy wysoko kość ogonową, na razie na ugiętych nogach. Opadamy na kolana i wracamy do pozycji kota. Ściągamy łopatki i odchylamy głowę. Wypuszczając powietrze, unosimy biodra tak wysoko, jak potrafimy. Opadamy na kolana, robimy wdech. Pozycja kota, odchylenie do tyłu i w czasie wydechu uniesienie bioder do góry. Na razie nie prostujemy kolan, ale wspinamy się na palce, aby unieść biodra jak najwyżej. Teraz zaczynamy powoli prostować nogi w kolanach i wspinamy się na palce. Jeśli ścięgna odmawiają posłuszeństwa lub plecy wyginają się w łuk, nie prostujemy nóg całkowicie. Z czasem ciało się przystosuje. Krew płynie w kierunku mózgu i serca. Teraz wzbogacimy ćwiczenie. Wyciągamy nogę do tyłu, podpierając ciało tylko w trzech punktach. Stopa jest teraz jego najwyższym punktem. To dziwna sytuacja, gdyż stopa jest zwykle najniższym punktem ciała. Prostujemy nogę w kostce i unosimy biodro, co zwiększa swobodę ruchu, ale barki trzymamy równo. Mamy coraz lepszą pozycję odwróconą. Wdech. Wspinamy się wysoko na palce, próbując dosięgnąć nieba. Wydech. Powoli opuszczamy nogę i próbujemy dotknąć kolanem głowy. Równomiernie oddychamy. Wdech, wyciągnięcie nogi, biodro do góry, spięcie. Wydech, opuszczenie nogi, dotknięcie kolanem do czoła. I jeszcze raz.
wdech, wyciągnięcie nogi, biodro do góry i tym razem po prostu powracamy do pozycji psa. Klękamy, przechodząc do pozycji kociej, wykonujemy wdech. Jak najmocniej ściągamy łopatki, a wypuszczając powietrze, przechodzimy do pozycji psa, początkowo z ugiętymi kolanami i powoli prostując nogi. Kręgosłup musi być prosty. Powoli stawiamy pięty na ziemi i teraz to samo z drugiej strony. Lewa noga do góry. Na początku biodra trzymamy równo. Noga jest idealnym przedłużeniem ciała. Pozycje odwrócone naprawdę stawiają świat na głowie. Prostujemy nogę w kostce, unosimy biodro, sięgamy nogą do nieba. Wykonujemy wdech, spinamy się na palce, unosimy nogę. Nie martwcie się, jeśli nie wyglądacie jak Jen. Powoli opuszczamy nogę i dotykamy kolanem głowy. I jeszcze raz. Wykonując wdech, unosimy nogę i biodro do góry, a przy wydechu opuszczamy nogę i dotykamy kolanem głowy. Jeszcze raz. Wdech, rozciągnięcie. I tym razem, opuszczając nogę, przechodzimy do pozycji psa. Wracamy do klęku. Znowu przechodzimy do pozycji psa. Robimy wdech, ściągamy łopatki i wyginamy plecy w łuk, wypuszczając powietrze. Przechodzimy do pozycji neutralnej. Teraz opieramy się na przedramionach i splatamy palce rąk. Łokcie powinny być rozstawione na szerokość barków. Podwijamy palce i przechodzimy do pozycji przygotowującej do stania na głowie. Przechodzimy do pozycji psa. Unosimy biodra, początkowo nie prostując całkowicie kolan. Teraz możemy zacząć prostować nogi. Jeśli możecie, spróbujcie wykonać krok do przodu, przechodząc do jeszcze bardziej odwróconej pozycji. Ciało Jennifer tworzy niemal idealną linię prostą, prostopadłą do podłoża. Pomagamy sobie rękami. Wzmacniamy ciało, rozciągamy nogi i znowu stawiamy świat na głowie. Robimy wdech i wypuszczając powietrze opadamy na kolana. Powoli siadamy na piętach, ale pozostawiamy dłonie na ziemi. Po chwili przerwy powtórzymy to ćwiczenie. Pozycja kota i takie samo przygotowanie. Opieramy się na przedramionach i splatamy palce. Podkulamy stopy i przygotowujemy się do stania na głowie. Głową dotykamy teraz ziemi lub ramion. Głowa jest pomiędzy ramionami. Musimy rozluźnić tylną część szyi, żeby życiodajna krew mogła swobodnie dopływać do mózgu. Wykonujemy wdech i zaraz wydech, co pomaga nam pozostać w pozycji. Teraz unosimy prawą nogę do góry. Znowu jest powyżej linii bioder. Opuszczamy nogę. Teraz unosimy lewą nogę. Wdychając, staramy się maksymalnie wyprostować kręgosłup. Opuszczamy nogę. Jeszcze raz. Wiem, że to trudne ćwiczenie, ale spróbujmy wykonać krok do przodu. Wspaniale. Wykonaj wdech i wypuszczając powietrze, opadamy na kolana, po czym siadamy na piętach. Kładziemy ręce wzdłuż ciała i rozluźniamy się. Im bardziej elastyczne ciało, tym bardziej elastyczny umysł. Joga łączy ciało z umysłem. Ponownie przechodzimy do pozycji kota. Podkulamy stopy i unosimy biodra, przechodząc do pozycji psa. Przez chwilę równo oddychamy. Gdy przyjmujemy pozycję odwróconą, to co było na dole jest u góry i vice versa. A
Dzięki temu otwieramy nasz umysł i poszerzamy horyzonty. Powoli podchodzimy w stronę rąk. Stopy stawiamy równolegle, nogi nie powinny stykać się ze sobą. Chwytamy ręką biceps, a drugą ręką drugi biceps i rozluźniamy się. Kolana są zgięte, dzięki czemu żebra dotykają bioder. Przy każdym wydechu powoli unosimy pośladki i rozciągamy je na boki. Potrząsamy głową na tak, nie i rozluźniamy kark. Głowa obciąża kręgosłup, rozciągając go. Przy każdym wydechu próbujemy prostować nogi w kolanach i przyciskamy brzuch do ud. Teraz uginamy kolana i kładziemy dłonie na ziemi. Stopy i dłonie podpierają ciało, wciągając brzuch, wyginamy plecy w łuk i powoli prostujemy ciało. Po wyprostowaniu ściągamy łopatki i na koniec unosimy głowę. Jeśli kręci Wam się w głowie, patrzcie w dół, dopóki sytuacja się nie unormuje. Przechodzimy do pozycji Tadasana. Stawiamy stopy obok siebie, rozstawiamy palce, prostujemy plecy i kręgosłup, rozluźniamy kark. Kolejna pozycja. Wykonując wdech, unosimy ramiona do góry, łącząc ze sobą dłonie. Wypuszczając powietrze, opuszczamy ramiona, pochylamy tułów, możemy zgiąć kolana, opieramy dłonie na ziemi i dotykamy twarzą kolan. Wdech, prostujemy kręgosłup, podpieramy się czubkami palców, patrzymy przed siebie. Przy wydechu wracamy do skłonu podpartego. To kolejna odwrócona pozycja. Rozkładamy ręce na boki, robimy wdech, unosimy ramiona do góry i łączymy nasze dłonie. Na wydechu opuszczamy ramiona. I jeszcze raz. Wdech, ramiona bokiem do góry. Dłonie razem. Wydech, opuszczenie tułowia i powrót do skłonu podpartego z twarzą wtuloną w kolana. Wdech, prostujemy kręgosłup, patrzymy przed siebie. Możemy czuć napięcie w tylnej części nóg. Robimy wydech i wtulamy twarz w kolana. Ramiona z boku do góry. Wdech, unosimy wyprostowany tułów, stopy złączone, ręce do góry, dłonie razem. Wykonując wydech, opuszczamy ramiona i powracamy do Tadasana. Teraz robimy krok do tyłu lewą nogą. Stoimy bokiem do naszej maty, pięty są wysunięte trochę bardziej niż palce stóp. Zewnętrzne krawędzie stóp są ustawione równolegle do siebie. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Wykonując wdech, rozkładamy ręce na boki, a przy wydechu kładziemy ręce na talii. Wdech, ściągamy łopatki, prostujemy kręgosłup i wypuszczając powietrze zaczynamy się pochylać z prostymi plecami. Kładziemy dłonie na ziemi, między nogami lub tam, gdzie możecie. Powoli opuszczamy głowę i przyjmujemy kolejną odwróconą pozycję. Oddychamy równomiernie. Zauważcie, że wyraźnie czujemy, jak przy wdechu powiększa się objętość klatki piersiowej. Robimy wydech, nogi idealnie wyprostowane. Teraz przesuwamy dłonie do przodu i przy wyprostowanych plecach podpieramy się dłońmi. Będziemy wykonywać skręty. Ustawiamy prawą dłoń w linii twarzy i zaczynamy unosić prawe ramię do nieba. Biodra pozostają proste, równo oddychamy, czując jak powietrze głaszcze nasze żebra. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze, opuszczamy ramię na ziemię.
Teraz zmieniamy ręce. Stawiamy prawą dłoń idealnie między nogami i zaczynamy skręt w drugą stronę. Powoli unosimy lewe ramię do góry, sięgamy do nieba, pamiętamy o równych biodrach i głęboko oddychamy. Jesteśmy głęboko odprężeni. Oddech jest równomierny i bardzo głęboki. Wykonujemy wdech i, wypuszczając powietrze, opuszczamy ramię. Wdech, pamiętając o prostych plecach, spoglądamy przed siebie i wykonując wydech, opieramy ręce na biodrach. Wdech, unosimy tułów i prostujemy ciało. Przy wydechu przekręcamy do przodu prawą stopę, stajemy na niej i dociągamy drugą nogę. Wyciągamy ręce przed siebie, powoli kucamy i siadamy na macie. Możemy podpierać się rękoma. Pamiętajcie o wyciągniętych rękach. Powoli opuszczamy się do tyłu. Możemy sobie pomagać rękami, choć lepiej jest wykorzystywać mięśnie brzucha. Podciągamy nogi i stawiamy stopy płasko na macie. Kładziemy ręce wzdłuż ciała. Wykonując wdech, unosimy biodra, przenosimy ramiona za głowę i wykonujemy częściowy mostek. Kolejna odwrócona pozycja. Wypuszczając powietrze, opuszczamy biodra i przenosimy ramiona. I jeszcze raz. Wdech, uniesienie bioder, przeniesienie ramion za głowę, wydech i powrót do pozycji wyjściowej. Filozofia jogi koncentruje się na naszych odczuciach doznawanych w danej chwili. Pomyślcie, jak się teraz czujecie. Życie powinno wydawać się beztroskie. Teraz wykonamy inną odmianę mostka. Powoli kładziemy się, pomagając sobie rękami. Zginamy kolana i przyciągamy stopy do pośladków. Proste ręce kładziemy wzdłuż ciała. Unosimy biodra, pozostawiając ramiona na ziemi. Teraz splatamy dłonie na ziemi i próbujemy przesunąć ramiona jak najbliżej siebie. Zbliżamy stopy do siebie i wykonujemy kolejną wariację mostka. Następnie prostujemy prawą nogę i wyciągamy ją do nieba. Pamiętajmy, że dżem jest bardzo rozciągnięta, a yoga polega na akceptacji siebie. Równo oddychamy, dajemy z siebie wszystko. Wdech, wydech, opuszczamy nogę i powtarzamy z drugiej strony. Prostujemy drugą nogę, wyciągamy ją do góry. Jeśli nawet nie unosicie nóg tak wysoko jak dżem, jesteście w pozycji odwróconej. Krew płynie z nóg do serca. Opuszczamy nogę, rozplatamy dłonie, wyjmujemy je spod siebie i powoli opuszczamy biodra, przechodząc do pozycji leżącej. Shavasana. Zamykamy oczy, rozkładamy ręce i nogi, kierujemy dłonie do góry i rozluźniamy się. Możemy jeszcze bardziej rozłożyć ręce, żeby wygodnie leżały na ziemi. Dzisiaj stawialiśmy świat na głowie, ćwicząc pozycje odwrócone, które dzięki lepszemu przepływowi krwi dotleniają nasze serce i mózg, poprawiając nasze samopoczucie i dodając nam energii. Dziękuję Wam za uwagę. Nazywam się Jean i dziękuję za udział w programie Szkoła Jogi. Niech pokój będzie z Wami. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Dariusz Makulski. Czytała Jolanta Niewiadomska.